Dziewczyny, a co wy na to, że w końcu idziemy do szkoły, znowu jest jasno? No, nie wiem. Nie wiesz? Bo jest jasno, ale z czego? No, za chwilę będzie wschód słońca. Jeszcze go nie widać, ale... Dlaczego jest jasno? No bo za chwilę będzie wschód słońca, czyli już to słońce jest prawie przy linii horyzontu. No, okej. Okej. Myślałam, że my się spóźnimy, bo już... Tak jasno. Nie, jeszcze mamy trochę czasu. Zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia? Idziemy dużymi schodami czy małymi? Słuchajcie, Zuzia ostatnio przyniosła mi ze szkoły dżinsy, które wyglądają w taki sposób. Pani powiedziała im, że się spierze farba, którą malowali jakiś tam obraz na konkurs. Niestety nie sprało się. Także spróbujemy, tutaj mam te jej dżinsy, mam jeszcze jedne zwykłe czarne dżinsy i spróbujemy je zafarbować farbą do ubrań. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będę jej musiała kupować nowych tych spodni. Co prawda one nie będą niebieskie, tylko czarne, bo kupiłam czarny barwnik, no ale mam nadzieję, że to jakoś fajnie złapie. Także ubranie włożone, woreczek też, zamykamy i załączamy. Dzień dobry, kochani! Mamy dzisiaj wtorek i zróbmy sobie wspólnie szybką aktualizację pogody. Proszę bardzo, świeci słoneczko, śniegu jakby nigdy tam nie było i mimo, że dwa dni temu był jeszcze minus, to wczoraj wyobraźcie sobie, jak wychodziliśmy rano do szkoły, to nam po prostu buchło w twarz ciepłe powietrze, bo było 10 stopni. Co prawda odczuwalna była troszeczkę mniejsza, ale naprawdę było bardzo, bardzo ciepło. W drodze powrotnej ze szkoły trzy razy nas złapała ulewa, znaczy mnie. Jakby trzy razy co szłam po kogoś odebrać właśnie ze szkoły, to mnie złapała ulewa. Więc no jest to taka pogoda, bym powiedziała, chyba kwietniowa, nie? To w końcu kwiecień plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. No to my mamy tak, moi Państwo, w styczniu. Natomiast mamy dzisiaj wtorek, więc ja też za dużo czasu nie mam, szybciutko ogarniam sobie mieszkanie. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś będę się odzywać. O tak, chciałabym, ale nie wiem, czy uda mi się dzisiaj, czy jutro, bo oczywiście ja, jak to ja, mam pomysł, który już tutaj leży, no żebym Was nie skłamała, spokojnie z miesiąc czasu. A mianowicie pomysł na zrobienie żyrandola, właściwie klosza, więc zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Mam w planie wymienić to, co mamy tutaj w sypialni, ponieważ w sypialni mam taki piórkowy, to jest w ogóle już... Nie pamiętam, jak się nazywa ta firma, znaczy wiem, że ona zmieniła nazwę, ona kiedyś nazywała się Vita Copenhagen chyba, a teraz nazywa się na pewno inaczej i to jest właśnie taki żyrandol z prawdziwych gęsich piór i on jest przepiękny. To był żyrandol, który był kupiony dla Zojki, o ile dobrze pamiętam, do Zoi pokoju, ale... Jako, że on jest właśnie z gęsich piór, no ja Wam teraz tutaj nie pokażę, bo w ogóle nie będzie efektu. Oj, dobra, przejdźmy trochę tutaj, żeby było jaśniej. Ponieważ on jest tak piękny i tak gęsty, że on w ogóle nie daje światła. Naprawdę, jeżeli chodzi o światło główne, bo ja nie mówię, jeżeli by to było boczne, fakt, można tam dokupić jakieś nóżki i na pewno go nie wyrzucę, bo on jest przepiękny, ale on po prostu nie daje w ogóle światła. I spodobał mi się... pewien klosz, który jest też dostępny chyba w Zarze Home, tak mi się wydaje, ale nie do końca to jest to, co ja bym widziała i stwierdziłam, że kurczę, no zrobię to sama. Więc mam nadzieję, że zrobię to sama, tak jak sobie to wymyśliłam. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić i właśnie, tak jak mówię, trzy opakowania kupiłam. Nie wiem, jedna tutaj jest nawet... trochę inna, ale mam nadzieję, że też będzie biała. To znaczy będzie taka... wiecie, na tyle jasna, no nie musi być takie biel, ale no zobaczymy. Na pewno Wam pokażę, ale właśnie nie wiem, czy uda mi się to zrobić dzisiaj, bo jeszcze trochę na głowie mam też rzeczy do zrobienia. Czy będzie to już jutro? I mamy piątek, kochani, i jak widzieliście, wróciła do nas piękna niemiecka zima.
I naprawdę, powtórzę się, ale no, ta pogoda jest znacznie bardziej depresyjna niż gdyby faktycznie padał ten śnieg i było pięknie, jasno, odbijało się światło od tego. Ale cóż, ostatni raz widzieliśmy się ze 2 albo 3 dni temu, nie pamiętam już teraz, czy to był wtorek, we wtorek chyba nagrywałam, chyba tak. Także mamy piątek, przeleciał mi ten tydzień masakrycznie szybko. Jedynie co, to muszę się pochwalić, że w końcu skończyłam kilka dni temu układać puzzle. No też nie miałam chyba przez ten ostatnie 2 tygodnie za dużo czasu, ale już są wszystkie. Chociaż miałam też taki jeden moment, że faktycznie zastanawiałam się, czy kosztem tego, że tamtego jednego puzzla nie można było nigdzie włożyć, to nie będzie jakiegoś innego brakować. Na szczęście okazało się, że nie, że wszystkie są, także jest. I teraz się po prostu tylko zastanawiam, co z nimi zrobić. Czy faktycznie je po prostu porozkładać do pudełeczka, czy gdzieś tam włożyć do antyramy. I kolejna aktualizacja to tych spodni, które farbowałam od Zuzi, więc jak widzicie, zaraz Wam pokażę je tutaj na stole, ale kolor jest całkiem fajny. Z takich jasnych jeansów wyszły takie, no, granatowe w sumie, jak robione. Bardzo fajnie, że jest tutaj jasna nitka, bo nitki nie farbuje. Natomiast co? No, jakby się przyjrzeć tak porządnie, i ja wiem, gdzie te plamy były, czyli na przykład tutaj, to je delikatnie widać. Czy to przeszkadza? No to są spodnie, w których ona biega do szkoły, więc za bardzo mi to nie przeszkadza. No ale jednak tak jeszcze nawet do kamery to wydaje mi się jeszcze bardziej widać nawet niż na żywo. Natomiast no była już w nich też parę razy, więc idą do prania. Mam tylko nadzieję, że nie będzie mi ta farba puszczać i nie będzie mi farbować innych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie, to wydaje mi się, że naprawdę jest to dobra opcja, jeżeli mamy faktycznie plamy na jakichś ubraniach. No ja też wrzuciłam moje czarne spodnie, żeby po prostu troszeczkę odświeżyć kolor i też super, naprawdę w tych takich miejscach, gdzie na kolanach, gdzie one takie, no ten kolor się najszybciej ściera, więc były takie wymęczone, to faktycznie zyskały drugie życie, więc wydaje mi się to naprawdę spoko opcją. Co tam jeszcze zalecał producent, żeby w takim utrwalaczu jakby wyprać je po raz kolejny? No ja tego nie miałam, wrzuciłam tylko ten właśnie woreczek z tym kolorem. Jestem ciekawa i muszę przyznać, że jak faktycznie będę miała taką sytuację, że gdzieś tam jakaś bluza czy coś takiego będzie poplamiona, to bym spróbowała razem z tym utrwalaczem, czy jakiś inny efekt będzie. I jedyne co, no to tak, moje czarne spodnie zafarbowało na czarno, jakby naturalnie, natomiast te jasne spodnie zafarbowało na taki ciemny granat, więc nie jest to idealnie czarne, ale jest to właśnie taki ciemnogranatowy. No tak jak mówię, nie ma tragedii, fajnie ma spodnie jakby, w których może śmigać dalej na różne zajęcia plastyczne i inne, że jak już je zniszczyć, no to już do końca, ale cieszę się, że zostały uratowane, bo tak na dobrą sprawę to je miała na tyłku chyba ze 3 razy, zanim mi przyszła z tą farbą, więc no, tak wygląda sytuacja. I kochani, ja chyba teraz, ponieważ dzisiaj mam tylko dosłownie 2 godziny, bo mamy zakończenie 1. semestru, dziewczyny mają do odebrania świadectwo, z którym właśnie idzie się meldować do nowej szkoły, więc Leoś też dzisiaj jest szybciej odbierany z przedszkola, więc ja chyba nie będę się teraz zabierać za robienie tej lampy, tylko ogarnę sobie jeszcze kilka spraw, które mam na komputerze, muszę jeszcze powysyłać kilka maili. Więc wydaje mi się, że tak spędzę te kilka godzin, nawet nie będę brać się za porządki, bo wydaje mi się, że dopiero jak dzieciaki wrócą, to chyba będę musiała załączyć właśnie ze 2 prania, więc na razie zostawiam to, jak nie ja, i wiem, że będzie mnie to strasznie denerwować, ale muszę się skupić właśnie na tym, żeby w miarę szybko ogarnąć te sprawy takie biurowe, bym powiedziała. Więc będziemy się widzieć już pewnie po południu, jak już odbiorę dzieciaki. Coś fajnego będzie trzeba dzisiaj wymyśleć, no bo pogoda nam naprawdę nie dopisuje. Myślałam, że już tak będzie pięknie, ładnie i to słoneczko mi dało takiego powera, a tutaj nic, klops, po prostu wyszliśmy i dzisiaj dzieci, o nie, znowu zima. Także no, wróciła niemiecka zima. Body on body on.
I kochani, minęło już chyba z 45 minut i skończone. Także dobrze, bardzo się cieszę. Ale tak mi się właśnie przypomniało, że wczoraj jeszcze udało mi się, teraz nie wiem czy tu może, a może tutaj, wczoraj udało mi się jeszcze skoczyć na chwileczkę do Pepco, także pokażę Wam za chwileczkę co wybrałam, ale zanim Wam pokażę co kupiłam ja, to zapraszam Was do takiego bardzo, bardzo szybkiego przeglądu, co jest dostępne teraz w sklepie. Tutaj mamy skarbonkę za 4 w kształcie takiego złotego. Mi się nawet jako taka ładna do postawienia rzeczy też wygląda super. Mamy też ogromną ilość wazonów i donic. Tutaj mamy donice, tutaj mamy takie mniejsze, stojące takie i tutaj mamy wazony. Tutaj mamy taką szkatułkę na przechowywanie z lusterkiem, super opcja. Za 7 euro. Tutaj mamy takie mniejsze, podejrzewam, że właśnie super opcja też na wyjazd, ale też za 7 euro. Ale urzekła mnie jako chyba największą fankę Scooby-Doo. Razem z bratem całe dzieciństwo oglądaliśmy. Ta kolekcja właśnie. Fantastyczne. Mamy też Toma i Jerry'ego. Takie szklaneczki za 5 euro z podwójnym szkłem tutaj w kształcie serca. Nie będzie tego widać. Tak więc jak widzieliście, no jakieś bardzo, bardzo dużo nowości nie było, jakichś super ciekawych rzeczy też nie było, przynajmniej w mojej opinii, ale co ostatecznie wybrałam, to w zasadzie same takie walentynkowe rzeczy, bo stwierdziłam, że skoro świętować święta, no to wszystkie, więc oczywiście nie mogłam się oprzeć tej poduszce w kształcie ust i ona kosztowała 5 euro, czyli 20 zł. Wybrałam oczywiście na walentynki też dla Leośka, to jest tutaj jest bardzo śmieszna historia a propos walentynek, ale to za chwileczkę Wam opowiem. Taki malutki tutaj zestaw wykopaliskowy z dinozaurem. Także no Leoś już to widział, podejrzewam, że do walentynek to nie wytrzyma, no ale w każdym razie. Oczywiście wzięłam jeszcze te 3 takie talerzyki. Ogólnie wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna sprawa. Aj. Za ile to było? Za 5 euro, czyli za 20 zł. To są takie 3 maleńkie miseczki do serwowania, ale też świetnie wydaje mi się, że wyglądałyby właśnie położone gdzieś z biżuterią, czy z jakimiś takimi drobiazgami. Ja mam zawsze tego mnóstwo, mam mnóstwo takich tacek mniejszych, większych, więc wydaje mi się, że to naprawdę się bardzo fajnie sprawdza, a też pomaga troszeczkę w organizacji w taki fajny sposób, że może to naprawdę gdzieś leżeć. Oprócz tego, ale to chyba nie w Pepco, tylko w sklepie
W drogerii, chyba tak, chyba w drogerii w Millerze, czyli no nie ma tego jeszcze w Polsce. Kupiłam takie walentynkowe posypki. Ja nie wiem, czy to tutaj będzie ostrzyć. O. Coś takiego. Mamy tutaj trochę czerwonego, trochę serduszek białego. Pewnie jakieś ciasteczka będą robione, także na pewno się przyda. I jeszcze mam dwie rzeczy. Taki zestaw zawieszek do kluczy. Puzelkowy i one chyba w ogóle pasują do siebie. Tak mi się wydaje, że chyba faktycznie da się je ze sobą złożyć. I ostatnią rzeczą jest koszulka. Chciałam wziąć dziewczynom, ale były bardzo duże rozmiary i ten najmniejszy rozmiar 134 był taki, że w zasadzie ja bym się do niego zmieściła. Także wzięłam tylko taką białą, zwykłą i ona była w cenie 3 euro, czyli kosztuje 12 zł. Co prawda jest ogromna, to jest S-ka, a ona jest chyba nawet większa niż moja bluza, którą mam teraz też oversize'ową. No ale zawsze się przyda kolejna biała koszulka, gdzie u mnie w szafie jest ich 30, ale się przyda. Także to by były takie bardzo, bardzo szybkie, pepkowe zakupy. Myślałam, że będzie więcej takich rzeczy już na Wielkanoc, no ale w gruncie rzeczy to też zostało ponad 2 miesiące, więc jeszcze wydaje mi się, że jest też czas. Bardzo kusi mnie kubek, który wisi tam u nas w tym Pepco, taki jesienny jeszcze. I za każdym razem, co jestem, to on tam gdzieś jeden jeszcze wisi, więc może się jeszcze też po niego przejdę. No i na pewno będę chciała też przejść za niedługo do Action, ale to bardziej w celu takich rzeczy jeszcze troszeczkę organizacyjnych do domu, bo stwierdziłam, że chyba będę wyrzucać te puszki, które miałam z Sinseya i kupię coś szklanego, więc widziałam, że właśnie bardzo fajnie z takim tym ryfowanym chyba, tak to się nazywa, szkłem. Są takie właśnie pojemniki, wydaje mi się, że właśnie jakieś tam cukier czy coś takiego, to ładnie, nie tylko ładnie by to wyglądało, ale byłoby to też praktyczniejsze, bo jednak to szkło to szkło. Więc no wydaje mi się, że może w tym albo, no w tym nie, bo dzisiaj mamy piątek, ale w przyszłym tygodniu może się przejdę, także zrobimy też taki szybki przegląd tego, co jest aktualnie w Action. Oprócz powysyłania tutaj tych wszystkich maili, które musiałam zrobić, załatwić różne rzeczy związane m.in. też z komunią, to też kilka dni temu wpadłam na taki pomysł, no jako że Leoś jest moim pierwszym synem, który poszedł do przedszkola, to właśnie rozmawialiśmy na temat tego, że za niedługo są walentynki, co to są walentynki, o co chodzi w tym święcie i tak wpadłam na taki pomysł, że byłoby, wydaje mi się, że byłoby i że będzie szalenie miło, gdyby Leoś zaniósł jakieś takie walentynki dla pań wychowawczyń, które ma w przedszkolu. Ma je 3 w swojej grupie. No jako, że jakby no wcześniej były dziewczyny, no to tak nie za bardzo, no ale tutaj, że chłopak, no to wydaje mi się, że może będzie to taki bardzo uroczy gest. Więc stwierdziłam, że właśnie zrobimy takie karteczki i robiłam właśnie teraz, projektowałam te karteczki w 3 jakby różne, chciałabym, żeby każda miała osobną. No i do tego zdecydowaliśmy, że kupimy kubeczki, więc zamówiłam te kubeczki i cała jakby anegdotka właśnie walentynkowa polega na tym, że kiedy pokazałam Leosiowi, znalazłam właśnie takie, to dosyć urocze, różowe właśnie z serduszkami, ale o takim bardzo fajnym kształcie, trochę jak właśnie robione ręcznie, to pokazałam mu te kubeczki i mówię Leosiu, ja mówię, to może byśmy coś takiego zamówili. I Leo mówi, że tak, że super, więc mówię, dobra, to zamawiamy 3. I on tak siedzi, myśli, tutaj siedzi na kanapie, myśli, nie, 4. Ja mówię, Leosiu, no ale masz 3, panie. No ale jeden dla ciebie. I tak, wiecie, zrobiło mi się tak po prostu. Więc odpowiadam mu, czyli co, czyli mamie też kupujesz prezent na walentynki? I on tak, nie wiesz, się zastanawia. Ja mówię, no dobrze, no to super, to jest mi strasznie miło, to ja w takim wypadku też muszę ci coś kupić na walentynki. Więc on już oczywiście uśmiech od ucha do ucha. I pytam się go, ja mówię, no to co, chciałbyś ty dostać ode mnie na walentynki? No i siedzi i rozkminia w tej swojej małej głowie. Minęło tak z 5-6 sekund. Patrzę na niego, mówię, dobra, to wiesz co? To ty się zastanów, a później mi powiesz, jak już się zastanowisz. Nie minęło kolejne 3 sekundy, a on do mnie, to ja bym chciał PlayStation 5 i pada. Więc jakby poziom mojego kubka to jego PlayStation. No ale, no na pewno PlayStation nie dostanie, tym bardziej, że jedno jest już u nas w domu, więc stwierdziłam, że właśnie
coś takiego, no ale widział to już wczoraj, więc podejrzewam, że dzisiaj będzie to już próbował odkryć. No i w ogóle właśnie, bo chyba nie podałam, to kosztowało 1,50 euro, czyli 6 zł. No i jak dla niego, miłośnika dinozaurów, no to wydaje mi się, że to będzie świetna sprawa. Jestem ciekawa, czy każda z tych opakowań ma dokładnie to samo w środku, czy można zdobyć kilka różnych. Jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi, bo no myślę, że zabawa będzie przednia i pewnie nie tylko dla Leosia, ale i dla dziewczynek też. Także ja teraz drukuję te kartki, które tutaj zaprojektowałam z naprawdę, uważam, że mega uroczym tekstem. Oczywiście po niemiecku, ale który mówi, że potrzeba ogromnego serca, żeby wychować małe główki. No i od siebie dodałam jeszcze oczywiście, że potrzeba dużo cierpliwości, wytrwałości, kofeiny, bardzo dużo kofeiny i każdego kawałka energii, krwi, potu i łez, także dziękujemy. Jak wydrukuję, to Wam tutaj pokażę, jak to wyszło, ale wydaje mi się, że jest to urocze, no i właśnie do tego jeszcze te kubeczki, tak a propos tej kofeiny, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę fajnie. I no jakby cel jest taki, żeby się po prostu uśmiechnęły te panie, bo mamy przecudowne panie w przedszkolu. Ja byłam przerażona, jak puszczałam dziewczyny do przedszkola, ogólnie no jakby no, od dziewczyn się zaczęło, ale u nas panie nigdy nie pozwoliły na to, żeby dzieci wyszły na przykład bez kurtek na dwór. Czasami zdarzało się, że były na przykład buty prawe na lewy, to się zdarzało, nie powiem, szczególnie jeśli chodzi o kalosze, to tak, no ale wiadomo, że tam tych dzieci jest też dużo, ale naprawdę cokolwiek by się nie wydarzyło, pamiętam, że chyba Zoja miała taką sytuację, że właśnie gdzieś tam nie zdążyła do toalety, czy coś takiego, to były dzieci przebrane w czyste ubranka, bo od razu powiedziane. Pamiętam, że nawet chyba była sytuacja taka, że któreś się przewróciło, jak szliśmy do przedszkola. Nie wiem, czy to była Bianka, chyba tak. Czy Zuzia? No mniejsza z tym, jakby to jest nieważne, to wiem, że właśnie panie nawet wzięły kurteczkę, która była taka, wiecie, ubłocona, po prostu wyprały mi tą kurteczkę, więc jak ja już odbierałam dzieci, to ta kurteczka była czyściutka, świeża i pachnąca. Także naprawdę mamy takie trzy anioły tam w tym przedszkolu, więc naprawdę no, nie jest to chęć przekupstwa ani niczego, tylko naprawdę docenienia, bo robią wspaniałą robotę i jak słyszałam, że w niektórych przedszkolach właśnie dzieci biegają na pół nago, że tak powiem, po podwórku, czy dzieją się jakieś różne dziwne sytuacje, to u nas naprawdę tfy, 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 ale jest cudownie i mam nadzieję, że ten jeszcze przyszły rok, który Leoś będzie chodzić, no nic się nie zmieni i dalej będą mieć właśnie takie naprawdę cudowne wspomnienia, bo nawet chyba dzisiaj rano rozmawialiśmy coś na ten temat, to znaczy tam dziewczyny się śmiały do Leosia, on stwierdził, że nie chce mu się iść do przedszkola, to nawet dziewczyny powiedziały, to chodź zamień się z nami, to my sobie chętnie wrócimy do przedszkola, a żeby on poszedł do szkoły, więc one naprawdę mają cudowne wspomnienia związane z przedszkolem. I nawet jak jest okazja taka, żeby właśnie iść odebrać Leośka, to one bardzo chętnie tam idą, przywitają się z paniami. Panie też zawsze się zapytają, co u nich słychać, więc naprawdę mamy no, trzy chodzące anioły. Także pokażę Wam za chwileczkę, jak to wydrukuję, jak to będzie wyglądało, albo pokażę Wam już być może w przyszłym tygodniu, jak już przyjdą te kubeczki i będzie jakby cały ten prezent. Ale no wydaje mi się, że naprawdę będzie to takie mega urocze i chciałabym, żeby się po prostu uśmiechnęły i poczuły docenione. Także ja teraz bawię się tutaj dalej, drukuję, muszę jeszcze napisać tylko jedną wiadomość na salę naszą, którą mamy zarezerwowaną i w gruncie rzeczy nie zostało mi za dużo czasu, więc chyba jeszcze zdążę może ogarnąć troszeczkę tutaj w tym domu, bo tą lampę to naprawdę będę się chyba zabierać później, no bo tak jak powiedziałam, ta moja lampa jest po prostu absolutnie przepiękna, ale no ona jest okropnie ciemna. I ja się zastanawiam, żeby jej oczywiście nie wyrzucać, bo ona też kosztowała całkiem sporo, to czy nie domówić tylko jakby tych nóżek do niej i nie postawić jej sobie tutaj przy biurku, bo my lampkę boczną, chociaż no właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądać. Czy to nie będzie tak dosyć dziwnie. W każdym razie boczną lampkę mamy tutaj od strony kanapy, z tamtej strony i jeżeli no w taki dzień jak dzisiaj, chociaż już jest na tyle jasno, że faktycznie można, no, chociaż może nie. To jest tutaj dosyć ciemno i jeszcze jakby
W momencie takim, jak jest tak jak teraz, no to nie ma tragedii, ale jak jest jeszcze ciemnie i ja czasami pracuję i jest załączona tylko ta lampka mała, to jest mi tutaj za ciemno. I jak tutaj daje mi po prostu ten ekran w oczy, to tą jasność, chociaż on teraz też jest chyba ściemniony. O, proszę bardzo. No to jednak nie jest to zdrowe dla oczu, więc fajnie by było mieć tutaj coś takiego malutkiego. Malutkiego. No właśnie problem jest taki, że ja chyba brałam tą wersję wtedy średnią albo tą większą. Chyba nawet tą większą, bo później jest jeszcze jedna taka XL. I zobaczcie, w ogóle mają przepiękne. Widzę, że tutaj jest oprócz białej, kiedyś byłaby tylko biała i szara. No muszę trochę ściemnić, bo to jest o. A teraz jest jeszcze śliczna, beżowa. I tutaj jest jeszcze różowa też, tylko że to jest akurat ta najmniejsza wersja. No jest piękna, no naprawdę nie można jej odmówić tego, że ona jest przepiękna ta lampa, ale po pierwsze kurzy się strasznie i ja już wiem jak się obsługiwać, że tak powiem, tą lampą, bo ją po prostu się i wszystkie takie, to macie taki tip ode mnie. O, ja nie wiem czy to nawet tutaj widać, to nawet jest pokazane, że ona naprawdę daje masakrycznie mało światła. I co prawda ja już wiem mniej więcej jak tutaj obsługiwać się tą lampą, bo ona naprawdę, no ona zbiera kurz, to jest po prostu jeden wielki zbieracz kurzu, szczególnie jeżeli na przykład wisi nad łóżkiem, no to to nie jest najzdrowsze. Ale właśnie wszystkie takie powierzchnie powinno się czyścić suszarką, jeżeli właśnie nie wiemy jak, co, gdzie, no bo na mokro rzeczy nie za bardzo to się zniszczy, to właśnie się to przedmuchuje suszarką. W ogóle nie wiem, czy chcielibyście taki filmik z takimi właśnie różnymi tipami życiowymi, domowymi i innymi, no bo mam kilka takich rzeczy, więc właśnie to gdzieś tam czasami przemknie to w filmie, ale może byście chcieli jeden taki filmik, gdzie właśnie zebrałabym te wszystkie rzeczy, o których czasami mi mówię, bo później są takie głosy, że na przykład, o fajnie, że powiedziałaś to, ale jakby do 5 osób to dojdzie, a do 10 nie, więc jeżeli byście chcieli taki filmik naprawdę z takimi samymi właśnie tipami i takimi pomysłami, jak sobie ułatwić życie, to dajcie znać, nie ma problemu, możemy coś takiego nagrać, tym bardziej, że chciałabym też jakby odejść typowo od takiej formy tylko vlogowej, czyli jakby takiego dzień po dniu faktycznie co się u nas dzieje, tylko też chciałabym właśnie, żeby były takie bardziej merytoryczne filmiki, bo właśnie to jest to, co ja mówiłam a propos tego jeszcze z tego TikToka. Czyli właśnie no przez to, że traci się te jakby dobre wartości, to mam wrażenie, że ludzie są teraz nastawieni na to, żeby właśnie było szybko. Nieważne co, nieważne czy sprawdzone informacje, czy nie, czy jakieś głupoty, czy pierdoły, po prostu byleby było szybko. I właśnie przez to mam wrażenie, że naprawdę to nasze społeczeństwo głupieje i to w takim naprawdę zastraszającym tempie. I jak czasami dziewczyny przychodzą i pokazują mi, co się dowiedziały, czy co usłyszały, no to ja się po prostu łapię za głowę, bo no, tak jak mówiłam, nikt tego nie weryfikuje i po prostu później wychodzą jakieś takie dziwne rzeczy. Także, jeżeli właśnie byście chcieli, to dajcie znać. A ja tymczasem chyba robię ten porządek. Nie, właściwie to ja sobie chyba dopiję najpierw tej herbatki. Jak zwykle. No, a jako, że u mnie piątek to jest dzień takiego większego sprzątania, no bo sobota mi wypada przez tą religię, a dzisiaj mamy jeszcze lekarza, no i te meldowanie Zuzi do szkoły, to chyba tylko zdążę wrzucić pranie, a prasowanie może już na sam wieczór, także będę miała dzisiaj piątkową imprezę przy żelazku, czyli życie mamy. Ja coś widzę, że dzisiaj walentynkowy content to mi się sam tworzy, bo przyszła jeszcze teraz paczka z Amazonu, którą zamawiałam co prawda z 3 tygodnie temu, no ale w każdym razie taka poducha mega, mega puszysta i w ogóle to jest produkowana w Polsce, bo przynajmniej tak tutaj jest napisane i świetna jest, ponieważ mamy tutaj taki malutki zameczek i mamy w środku już od razu wypełnienie, czyli jeżeli chcemy, możemy sobie zrobić ją trochę mniej taką puszystą, ale wiadomo, to tak tylko na łóżko, żeby ładnie wyglądało. Oprócz tego przyszły takie szaszłyczki, wykałaczki z serduszkiem tutaj na końcu. No przesłodkie są, naprawdę. Ja czasami jak dzieciakom robię kanapki, to wiecie, tak właśnie, żeby wbić. No wygląda naprawdę mega, mega uroczo. I przyszła mi pościel, ponieważ nie chciałam jakiegoś nie wiadomo czego, to wybrałam taką typowo beżową. W ogóle ja mam bardzo mało pościeli, jeśli chodzi o te duże łóżko. Chyba
Jedną mam całą białą, jedną mam tą taką moją ulubioną z tą czarną ramką i jedną mam beżową też w paseczki z IKEA, także teraz wzięłam coś takiego też beżowe. Ja bardzo lubię jasną pościel, naprawdę kocham. I tutaj mamy tylko takie serduszka, widzicie? Coś takiego, także naprawdę spoko. Zaraz ją wrzucę do prania, więc świetnie się składa. Nie, że przyszło to dzisiaj. No i... oj, przepraszam, pies! Przyszło to dzisiaj, bo przynajmniej będzie już ubrana nowa, no ale wiadomo, muszę najpierw to wyprać wszystko. Także fajnie, bo będziemy już teraz mieć walentynkową pościel. Nie? Ciciku. To jest naprawdę, to jest tak nieszczęśliwe zwierzątko. Ono ma tyle problemów w życiu, nie? Nic tylko spać i spać i spać. Tak? Tak? Nikt ci nie przeszkadza, a dzisiaj skrzaty będą trochę szybciej, wiesz? No, także to ja chyba wrzucam teraz jeszcze to do prania. Ściągam tamtą pościel, akurat też mam beżową, więc fajnie, bo to wypiorą się od razu obie. No ale to prasowanie to dzisiaj to będzie naprawdę fantastyczna sprawa. Ja wiem, że są osoby, które nie prasują w ogóle pościeli, bo uważają, że to jest strata czasu, ale ja naprawdę no kocham wyprasowaną pościel, więc będę się męczyć te 2 godziny, ale wyprasuję ją. Tak? No nic, zabieramy się. Będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać, co to jest. Proszę bardzo. O kurczę, ja już widzę, ile to brudu zrobi tu, no ale okej. Młotkiem czaskać? Albo lepiej tak, patrz, tak. Ale poczekaj, puść na chwilę mi. Tu ci chodzi. Wiesz co, ja ci powinnam chyba przynieść taki normalny, prawdziwy młotek. Bo tym młoteczkiem to ja ci powiem, że tu... ciężko. Tu manetę. Jest! Odkryliśmy coś! Mamy tutaj jakiś taki maciupciurupciu. Poczekaj. Coś tam będzie w środku, no. No, a skąd mam wiedzieć, co? To są wykopaliska. Może tam będzie. Ej, no, widać coś tam białego. Mami, mama. Mami, mami. Fajny prezent walentynkowy? Tak. Lepszy niż ten PlayStation? Tak. No to się bardzo cieszę. No, już Leluś, Leluś, ty nie rób bałaganu teraz, uważaj, no. O, i... z pupy mu teraz wyjąć trzeba. Czyli kupę, pupę i wyczyść.